drodze na drugą stronę tęczy. Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce? W ostatnim czasie trzeba się mocno nastarać, żeby znaleźć inne wiadomości niż te, które zapowiadają podwyżkę cen. Energia, transport, żywność, wszystko na plusie. A jak tam twoja pensja? Też na plusie? Inflacja zjada realną wartość pieniądza. Wynagrodzenie, które jeszcze 2 lata temu było satysfakcjonujące, dzisiaj jest nie do przyjęcia. Tylko czy to jest koronny argument, z którym możesz iść po podwyżkę? Jeden z wielu. Co prawda nie masz wpływu na to, czy podwyżka zostanie przyznana, czy nie, ale masz realny wpływ na to, jak się przygotujesz do takiej rozmowy, czy na nią pójdziesz, co powiesz i jak zareagujesz. A znając swojego szefa, możesz dopasować do niego sposób wypowiedzi i argumenty. Tylko jak siebie przekonać do tego, że warto spróbować? Jak się zmotywować? Żeby poruszyć wewnętrzną chęć, możesz zadać sobie pytanie, dlaczego chcesz podwyżki? Co stoi za tym, że chcesz więcej zarabiać? Co tobie mają przynieść te pieniądze? Możesz rozpocząć zdanie od chcę więcej zarabiać, bo... Chcę więcej zarabiać, bo chcę stworzyć paludarium. Chcę więcej zarabiać, bo chcę wyjeżdżać ze swoją dziewczyną raz w tygodniu na łyżwy. Chcę więcej zarabiać, bo... Odpowiedz sobie. I dzięki temu skonkretyzujesz potrzebę, jaka stoi właśnie za tym, że chcesz prosić o podwyżkę. Z innej strony, według teorii Hertzberga istnieją 2 grupy czynników, które wpływają na motywację. Pieniądze należą do grupy, która niweluje, zmniejsza niezadowolenie z pracy. To, co wpływa na generowanie zadowolenia czy zaangażowania, to na przykład to, czym się zajmujesz w pracy. Jednocześnie, jeśli wynagrodzenie, które otrzymujesz, nie będzie na wystarczająco satysfakcjonującym poziomie, zadowolenie z tego, co wykonujesz w pracy, może znacząco spaść. Zatem dbając o swój komfort i przyjemność z wykonywania pracy, zadbaj też o to, żeby wynagrodzenie było odczuwalnie dla Ciebie atrakcyjne. Właśnie dzięki temu będziesz mógł odczuwać pasję i flow w trakcie wykonywania zadań. Także czy nie warto zadbać o swoją frajdę z wykonywania pracy? Jeszcze z innej strony możesz nadać konkretną wartość pracy, jaką wykonujesz. Warto przyjrzeć się z bliska, jakie codziennie prace wykonujesz, jakie zadanie, jakie pomysły, ale też z daleka, jakie są efekty Twojej pracy. Co wnosisz swoją postawą, osobowością, temperamentem? A kolejno, jaką cenę można zapłacić za usługi, jakie wykonujesz dla swojej firmy? Ta analiza może wygenerować argumenty, których użyjesz w rozmowie z szefem. Możesz podzielić je na 3 kategorie. Co ta podwyżka przyniesie Tobie? Jak zwiększy Twoją motywację? Jak zwiększy Twoje zaangażowanie z pracy? Jak zwiększy Twoje zadowolenie? Co ta podwyżka przyniesie firmie? I co ta podwyżka przyniesie Twojemu szefowi? Jeśli działasz w firmie odpowiedzialnej społecznie, warto dodać jeszcze 1 kategorię. Jak efekty Twojej pracy, które zostaną zwiększone dzięki tej podwyżce, przysłużą się otoczeniu i środowisku. Kiedy już zbudujesz w sobie tą motywację do tego, żeby pójść porozmawiać z szefem, kiedy staniesz w gotowości, to zajmij się konkretami. Ustal konkretną kwotę podwyżki, jaką chcesz otrzymać. Oczywiście maksymalną kwotę i minimalną. Oprzyj się o stawki, które funkcjonują w Twojej firmie. Jeśli wiesz, że zwykle, jeśli chodzi o podwyżki, osoby dostają 200-300 zł, to niech to będzie minimalna kwota, o którą będziesz wnioskował. Jesteś zmotywowany do tego, żeby porozmawiać z szefem o podwyżce. Masz w sobie tą gotowość. Wiesz, o jaką kwotę będziesz wnioskował, to teraz przygotuj formę wypowiedzi, jaką zaprezentujesz swojemu szefowi. Dlaczego uważam, że warto jest wnioskować, a nie prosić? Możesz zrobić eksperyment. Wpisz w wyszukiwarkę słowo prosić, synonimy. I zobaczysz, w jakim świetle jest ukazywane proszenie. Dewaluuje ono wartość osoby, która prosi. Zatem, żeby być na wspólnej płaszczyźnie z szefem, warto jest wnioskować, czyli zastosować komunikację dorosły. Ja komunikuję argumenty, ty komunikujesz kontrargumenty. Pomimo różnicy stanowisk, jesteśmy równymi partnerami w rozmowie. A teraz konkretnie, jak ma wyglądać to, co powiesz do swojego szefa? Pierwsze, z czym przychodzisz? Jaka oferta, jaka propozycja Ciebie niesie? Szefie, przyszedłem
porozmawiać o mojej podwyżce. Krótko i na temat. Drugie. Argumenty. Dlaczego przyszedłeś rozmawiać o podwyżce? Posortuj swoje argumenty w zależności od wartości dla odbiorcy. Znasz swojego szefa. Wiesz, co dla niego jest najistotniejsze, jeśli chodzi o twoją pracę, o efekty twojej pracy. Zatem najpierw podaj ten argument, który dla twojego szefa będzie najistotniejszym argumentem. Jeśli twój szef ceni efektywność, pokaż, w jaki sposób jesteś efektywny. Jeśli twój szef najbardziej rozumie liczby, przedstaw analizę swojej pracy w ujęciu liczbowym. Jeśli twój szef ceni najbardziej relacje, pokaż, w jaki sposób przyczyniasz się do polepszenia atmosfery w twojej pracy. Możesz nawet zadać ciekawe pytanie. Dlaczego proszę o podwyżkę? I w podsumowaniu tej wypowiedzi, kiedy zaprezentujesz pozytywne efekty swojej pracy, wskaż, ile chcesz więcej zarabiać. I co ważne, zostaw przestrzeń do negocjacji. Tutaj uwaga, być może nie natrafisz na gotowość na natychmiastową podwyżkę. Zapewnij swojego szefa, że w takim razie będziesz przychodził cyklicznie i zapytywał o to, czy już jest na to przestrzeń. Jestem fanem powiedzonka woda drąży skałę, bo jeśli jesteś zdeterminowany i pewny tego, że działania wokół tego celu są istotne i uzasadnione, to działaj. Działaj cyklicznie. Konkretne przygotowanie opiera się o stworzenie scenariusza takiej rozmowy po twojej stronie, czyli to, co ty możesz powiedzieć. Ale też opiera się o to, żeby zabezpieczyć się przed tym, co może się zadziać. Twój szef może używać argumentów, ale nie mamy w tym momencie budżetu, ale nie przewidujemy podwyżek, ale mamy spadek sprzedaży, ale. Jeśli będziesz wchodził w tą polemikę w taki sposób, to możesz stworzyć sytuację konfliktową, bo twój szef będzie mówił ale coś tam, a ty będziesz mówił ale ja chcę podwyżki i będziecie się rozmijać w argumentach. Trzeba usłyszeć tą osobę, która do ciebie mówi. Bądź wrażliwy na ale. Nie odpowiadaj tym samym. Jeśli ktoś mówi, ale nie mamy budżetu na podwyżki, to możesz powiedzieć, słyszę, że teraz nie ma budżetu na podwyżki. Rozumiem. W takim razie, kiedy mam przyjść? Jeszcze raz. Kiedy będzie ten budżet? W rozmowie o podwyżkę warto jest dążyć do konkretu, do ustalenia konkretnej daty podwyżki lub konkretnej daty powrotu do rozmowy o podwyżce. I być może ostatni punkt w przygotowaniach, po czym poznasz, że dobrze ci poszło. Określ, co uznasz za swój sukces. Zapytaj się siebie, kiedy będziesz zadowolony. Tak jak mówiłam wcześniej, decyzja o podwyżce nie leży w twojej strefie wpływu, ale już to, czy pójdziesz na rozmowę o podwyżkę ze swoim szefem, jak zaprezentujesz argumenty, jakie wygenerujesz argumenty, jak zachowasz się w sytuacji negocjacji kwoty podwyżki, to wszystko leży w strefie twojego wpływu i za to warto się docenić. Zatem zapytaj się siebie, co uznasz za twój sukces w przypadku rozmowy z szefem o podwyżce. Zawsze możesz siebie docenić, nawet za najmniejszy wysiłek, za najmniejszy trud. Być może już samo pójście do szefa na rozmowę jest dla ciebie szczególnym dokonaniem. Możesz sobie przybić piątkę. You do it. Nie chciałabym przywołać słowa być może najbardziej rozpisanej pisarki dziejów Elizy Orzeszkowej. Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne. A ja dodam od siebie, ale możliwe. Na zakończenie powiem, lajki chętnie przygarnę, suby jeszcze chętniej i udostępniajcie ten materiał gdzie się da, bo nigdy nie wiadomo kto czego potrzebuje, a być może jest ktoś, kto potrzebuje tego materiału bardzo. I życzę Wam nieustająco pięknego dnia. Dzięki. Rzeczy, które są dla Ciebie istotne. Z trzech. Trzy. To jest trzy? Jak ja przeżyłam te lata, nie wiedząc, czy to jest trzy. Może mniej wartościowych? Nie, tak bym tego nie nazwała.